Siemaneczko, cześć i czołem, Czeski z tej strony, witam was serdecznie w Riven. Prawdopodobnie po raz ostatni. Mówię prawdopodobnie, bo nie wiem, czy to będzie jeszcze długo, bo tak, mamy uwięzionego Gena już w księdze i mamy też możliwość, wydaje mi się, uwolnienia Katrin, bo ten takie kody głosowe, które żeśmy ostatnio tam melodyjkę odtwarzali, to mi się wydaje, że jest do otworzenia klatki, znaczy właściwie to nie klatki, tylko drzwi, co są na dole, ale te drzwi prawdopodobnie będą prowadzić do Katrin. Chociaż z drugiej strony jeszcze zobaczymy też, czy tam nie będzie jakiś przejście, jakiś tam do rozwiązania zagadek. Ale myślę, że uwolnienie Katrin i złapanie Gena to jest to najbardziej szczęśliwe zakończenie. I myślę, że my po prostu zrobimy pierw coś innego, co chciałbym spróbować. Czyli nie uwolnić Katrin, ale uruchomić tą maszynę i wezwać Atrusa. Atrus będzie zdenerwowany. Ale co tam Atrus, jak my możemy tutaj, proszę państwa, porobić jakieś dziwne zakończenia. Tak więc w pierwszym momencie... A, no właśnie, tylko że później będę musiał przestawić, żeby wejść tutaj do tej kopuły, bo muszę iść do Katrin, do tej drugiej wyspy. Ale to z później. Tymczasem, Borem Lasem i Furasem. Właśnie, możemy w ogóle coś zobaczyć, bo tutaj cały czas było zaglądanie, ale tak naprawdę to tutaj niewiele widać, nie? Muszę tu coś przestawić. Tak średnio. Tak średnio bym powiedział. Zróbmy sobie taki jeden zapis teraz tutaj, bo nie, znaczy powinno być teoretycznie też automatycznie się zapisać, tak jak zawsze te zakończenia, nie? Ale, nie przejmuję się tym wcale, życie jak w karnawale. Robimy to. Na razie robimy tak, że mamy Atrusa, Gena, w więzieniu, czyli w księdze, ale nie uwolniliśmy Katrin. To będzie zakończenie numer jeden. Oho! Dzieje się. Dymy! Dymy! Gdzie jest Atrus? On powinien się pojawić teraz, nie? Tak jak ostatnio, tylko że teraz mamy... O, siema! Atrusik. Uciekamy stąd? Where's Catherine? Haha, sorry. I don't understand. You've captured Gen, but... Why did you signal me? Catherine musi siedzieć. There's no time left. The age is collapsing. Your way is clear. You're free to go home. Farewell. Oh. Czekaj, ale jak ja mam iść do domu? Czekaj. Czy ja czegoś nie zrozumiałem? On powiedział, że mogę wrócić do domu, ale... Którędy? Chyba nie przez tą dziurę. Znaczy... Zdycha. Gen is at last defeated. But at what cost? The age of Riven is gone. And...
Catherine. There are no words. Czyli Katrin też zginęła. A my, ale czekaj, my wskoczyliśmy i co? I tak? Po prostu? Zaraz się zastanawiam, co to miało oznaczać, że my wskoczyliśmy do tej dziury. To my się uratowaliśmy tym? Koniec. Kurde, trochę... Nie wiem, czy to znaczyło, że się uratowaliśmy, znaczy rozpitoliliśmy Riven oczywiście. Jak zwykle. A jestem ciekawy, czy dałoby się jakoś zakończyć to nie rozwalając Rivenu. Czy da się jakoś inaczej ten sygnał zrobić? Może po uwielbieniu Katrin właśnie. Bo Katrin, ona nie będzie chciała rozwalać tego wieku, nie? Dobra, moi mili państwo, za chwilę wracam do was z powrotem i będziemy próbować uwolnić kanarka, ptaszka z klatki, czyli Katrin. Chociaż ptaszek do niej nie pasuje chyba, nie? Dobra, widzimy się za chwilę. Hello, witam z powrotem na wyspie Rivenu. Ładnie słońce świeci, nic się nie wali. Dobra, to w takim razie teraz lecimy, myślę, że uwolnić Katrin. I to chyba będzie ostatnie zakończenie. Chyba dobre zakończenie? Też kto wie, bo Katrin nie będzie chciała rozwalać tej wyspy. I teraz pytanie, czy znowu nie będzie jakichś dwóch różnych zakończeń? Powiedzmy, że uwalniamy Katrin, rozwalamy wyspę i jest wszystko ok. Albo, że Katrin jeszcze będzie chciała powiedzieć, nie, nie rozwalajmy tej wyspy. Znaczy wyspy do tego wieku ogólnie, nie? I zrobimy coś innego? Nie wiem. Tego nie wiem, ale myślę, że to jest czas, żeby właśnie się... O, chyba wcisnę za wcześnie. Tu musi być te kółko, ale całe. O, syk. Let's go. Ale widzicie, że tutaj o, takie są wyrwy. Tutaj wszędzie na wodzie nawet. Dobra, let's go. Idziemy do więzienia. Znaczy my nie. Syk, winda. Winda? My w sumie tutaj, jak jesteśmy teraz, to jest tak, jakbyśmy wpadli do tej otchłani, co żeśmy ostatnio wskoczyli tam, nie? Tylko no właśnie, czy wskoczenie do tak sobie do tej otchłani, tam do tej dziury, nie było równoznaczne z tym, że my robimy papa? Się zastanawiam teraz. Tylko że teraz nie pamiętam, która to była wyspa więzienna. Znajdę sobie w notatkach. Czekajcie, tu miałem gdzieś takie wyspy. O, tu. Więzienna to było takie oko. O. Oko Wiedźmina. Dawaj, dawaj, chłopie. Będziemy pogadać z Katrin może, zanim otworzymy te drzwi? Bo też się zastanawiam, czy ona mi coś powie na ten temat obecnie. Teraz muszę znaleźć te... Aha, ale to nie tak. Tak. Gdzie jest to oko? Ono, o, jest tutaj chyba. Cyk, cyk. Dobrze, to jest to. Et voilà, au revoir. Katrin, idę po ciebie. Przyszykuj kolację. Tutaj coś widać przez to okienko. Widzicie, jak my tutaj lecimy jakby czymś, jakby windą. Dopiero teraz to zauważyłem. Tak nie zwracałem na to uwagi wcześniej. Ale tutaj faktycznie to wygląda, jakbyśmy lecieli tym. Też jakbyśmy się kręcili teraz, mi to wygląda trochę.
O, świeże powietrze. Dobra, proszę tam nie trzaskać tymi drzwiami, tak bardzo. No i tutaj byśmy mogli zagrać tą muzyczkę teraz, nie? Ale ja bym się pierw poszedł... O, czekaj, a co to jest w ogóle to? Nie wiem. Ale ja bym pierw poszedł pogadać z Katrin. Co ma ciekawego teraz do powiedzenia? He, he. No i co? Chciałabyś zostać uwolniona? A może jednak cię nie uwolnię? Co mi dasz? Kochaniutka, za to, że cię uwolnię. O, w ogóle tutaj jest jakiś... Co jest? Znowu będę to widział. Ale to może było, wiecie, ten... Tak, to jest to tutaj. Jakiś prześwit. To jest w ogóle coś... Aha, to jest do tej maszyny tutaj podłączone. Do jego teleportu. Tego systemu, który stworzył gen. Tych wyłamów, tych teleportów, nie? Daj, kochaniutka. Mam dla ciebie dobrą wiadomość. Jesteś tam? Time is running out. You have to get me out of here. The combination to the elevator is somewhere in Gen's outpost in H233. Go quickly. And be careful. Dobra, Katrina, ja znam ten kod, tylko myślałem, że ty mi powiesz coś ciekawego. A nie to, co już wiem. Ja teraz się zastanawiam czasem, czy Katrin... Nie jest czasem taką formą podpowiedzi, że jakbyśmy nie wiedzieli kompletnie, co zrobić, to przychodzimy do niej i się pytamy: ej, Katrin, jestem bezradny, pomóż mi. I ona ci mówi: kot jest w wieku 233, uważaj na siebie, bo tam grasuje wielka ryba. O, nie, nieważne, to było nieważne. Wielka ryba to grasuje, ale gdzie indziej. I ją genium karmił tubylcami, którzy byli niegrzeczni. Dobra. Tak, to było tylko zrobione światło dzienne. Na tym. No dobrze. W takim razie... Sporym lasem... Myślę, że jesteśmy w stanie otworzyć tutaj te drzwi, bo to były trzy krótkie, ale to nie po kolei, tylko krótkie, długie, krótkie, długie, krótkie. Muszę rozpoznać, który to był. Był to, ten. To był tak. Raz. Mamy to. Mamy to. Mamy to. Katrin? Masz coś przygotowane na moją wizytę? O, chyba z tej strony będzie teraz wyjście. Gdzie ona jest? Cześć, kochaniutka. We have to move quickly. Gen's people may already know what's happening. Once we're back at the moiety, we'll have time to regroup. Can I see the book? You did it. You captured Gen. We're all free. But there's still his followers. I'm not sure what they'll do once they realize he's gone. I have to get the villagers to safety as soon as possible. And you? You go back to where you first arrived. And reopen the fissure. I know. It's risky. But it's the only way to signal Atrus. I'll try to make it back there as soon as possible, but don't wait for me. Oh, and don't forget the combination in my journal. You'll need it. Kodu, ale to kod to już pisałem chyba, nie? O co chodzi? A może teraz ja będę ten, w więzieniu?
Ona ma tutaj kociołek, miała tutaj warzywka, owoce. Mogła sobie pochlać tutaj, widzę. Ale nie mogę nic tutaj ruszyć. Mogła tu sobie pospać. Czekaj. Inda. O, czekaj. Jeszcze, co, czekaj. Działa. Dobra, myślałem, że mnie tutaj uwięziła. O, nie mamy odbicia, czyli jesteśmy wampirem. Miała tutaj ręcznik ładny. A co bym było, jakbym teraz... A i ona tutaj była... Ten miał balkonik nawet, proszę bardzo, świeże powietrze. A co by było, jakbym teraz poszedł do tego wieku Tai? Teraz się tak zastanawiam. Co wtedy? Bo ona teraz poszła chyba do tego wieku Tai. Mamy tak. Mamy opcję. Mamy opcję, żeby otworzyć tą faktycznie szczelinę, ale kusiłoby mnie teraz jeszcze ujście do dżungli. Ujście do dżungli i wejście do tego wieku Tai, bo ona się chyba tam udała do nich, nie? Myślę, że tak. Myślę, że to będzie dobry pomysł jeszcze tam się wybrać. No to hop, siup. Tylko nie pamiętam teraz, jak tutaj było tym kodzikiem. Musiał sobie popatrzeć. Otworzymy sobie tutaj oczywiście skrót. Tylko ja muszę sobie zapamiętać, gdzie on był. Nie, to jest... Ej, teraz zmienili to. Zmienili kolejność tych w notatniku, bo wcześniej było to na samej górze, to co robiliśmy zdjęcia, a teraz widzę, że zrobi... Patrz, w ogóle jakiś był właśnie teraz niedawno, że zmienili kolejność robienia zdjęć, czyli te ostatnie robione zdjęcia są u góry. To w sumie to nawet to jest lepiej. A, dobra. I teraz tak. Robimy u. Robimy u. Robimy u. Będę taki... Co? Co? Czemu nie mogę tam wejść? Tak gruby jestem? Ja rozumiem, że... Czemu ja tam nie mogłem wejść? Halo? Może w ogóle uniemożliwili wejście do teraz do tego wieku Tai? Chyba bym był bardzo chętny... Zobaczyć. No dobra, jest, mogę. Nie wiem, czemu nie mogę wejść ostatnio. Ktoś mnie tutaj. O, dobra, mamy to. Co? Wskakujemy tam jeszcze. Opsiuk. Always look on the bright side of your life. Turu, 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 turu. Okej. Okay. Ale teraz pytanie. Oni znowu będą mnie chcieli gabnąć? Chyba nie można teraz, patrzcie, tu mamy tylko powrót do... Skubańcy się zabezpieczyli. Halo! Ale tu, ale ładnie tu zrobiłem. Wydaje mi się, że ta kraina aż tak... Mnie ten razi w oczy, że to tak ładnie zrobione jest tutaj ta kulka. Halo, Katrin! I want to speak with you. I don't speak Riven language. Jakby co? No, niestety. Niestety, moi mili państwo. Nie ma tak łatwo. Nie ma tak łatwo, chyba. Chyba już tylko możemy zrobić ostateczne zakończenie gry, coś mi się wydaje. Chociaż z drugiej strony jeszcze mnie zastanawia, jakbym wyszedł na to miasto. Czy mógłbym spotkać tam tych Riveńczyków. Można tu czegoś jeszcze popsuć?
nie. Chyba tak dobrze to nie ma. Nie, tutaj dobrze. Tak, tu jest przejście dla szlachty, czyli dla buntowników. O, a tutaj jakieś takie graficzne błędy tutaj były. No i tutaj jeszcze jest ten, ale tutaj też nikogo nie widzę. Nie no, chyba już ostateczne zakończenie musimy robić. Ten jak ono teraz będzie wyglądało. Okay, chyba, że... Bo ja mam... Nie, nie mam tego. Właśnie, bo ona wzięła tą księgę. Bo zastanawiałem się, co by, jakby, jakie by było zakończenie. Ale najwidoczniej nie mogę tego zrobić. Jakie by było zakończenie, jak ja bym wszedł teraz do księgi, uwolnił Gena. Jak jest uwolniona... Ale tak jakoś mi się przycina po tym patchu trochę ta gra. Dziwnie, ale to może po prostu dzień... Mój komputer ma zły dzień. Takie co jest, jest to całkiem możliwe. No, ale zastanawiałoby mnie też zakończenie, jakby była uwolniona Katrin. Byśmy mieli tą księgę i byśmy się wpakowali i Gena byśmy uwolnili, nie? To by dopiero było. Też z drugiej strony ona zabrała tą księgę i ona nie wiem, co ona chce z tym zrobić. Czy to jest szczęśliwe zakończenie? Czy ona na pewno chce tego Gena do paki wsadzić? Nie wiem, coś mi śmierdzi ta Katrin z tą księgą. Czy to było najlepsze zakończenie? Takie pytanie. Nie wiem, ale pewnie za chwilę się dowiemy. Boom. No dobra. Ostatnie spojrzenie na złotą kapułę. I let's go. Let's go. Czy to oznacza, że uzyskaliśmy teraz najbardziej prawdziwe... Nie wiem, tej wajchy nie można, nie? Tej też nie można. Czy to oznacza, że teraz uzyskaliśmy te najbardziej prawdziwe i najbardziej prawidłowe zakończenie? Nie wiem, ale się dowiem. Dół? Nie. No dobra, no to co, psujemy? A co? Udało się? Rozwitalamy to! Dymy! Halo, Atrus, Katrin, where are you? There isn't much time. Where's Catherine? Where's the book? I don't understand. Atrus! Oh. The villagers are safely in the rebel age. I
Możemy ten już stąd pójść w takim razie? To? Czekaj. This is where our paths must part. Perhaps we'll meet again someday. You know where to find me. Goodbye, my friend. Goodbye, my friend. Czekaj. To chyba jest szczęśliwe w takim razie zakończenie. Ale dlaczego ja nie poszedłem księgą, tylko wskakuję w jakimś otchłań? To jest dla mnie pytanie. Now I understand. Endings and beginnings are within the fissure. That riven cleft of stars that acts as both a wall and a bridge. And though I'm unable to understand how, the very flow of stars that brought my mist book into worthy hands, I am sure served as a safe passage home for my friend. The age of Riven has come to a close, but the people of Riven are free. And now I am at rest, understanding that in books and ages and life, the ending can never truly be written. No dobra, czyli to chyba było te prawdziwe zakończenie dobre, nie? Tak przynajmniej mi się wydaje. Czy jeszcze coś będzie? Nie, koniec. Moi mili państwo. Tak oto, żeśmy rozpitolili wiek Rivenu, ale on był już nastracony tam, ten tak dalej. Katrin chyba tylko uratowała jeszcze mieszkańców. Nie wiem, czy ona jakoś ich resztę zmusiła, czy po prostu kto chciał, to poleciał do wieku Tai i tam po prostu będą sobie żyli dalej, ci co chcieli. No, a Katrin i Atrus razem szczęśliwi będą się fifi-rifi tam w jakimś nowym, nie wiem, w myście albo w innym dni. I wszystko skończyło się dobrze i szczęśliwie. Gen też żyje, tylko że uwięziony w księdze. Myślę, że tutaj jest, jak zawsze, duże pole do popisu i dalszej opowieści, gdy Gen się uwalnia i znowu rozpitala. W ogóle tu jest dosyć ciekawie zrobiona ta gra, że tak naprawdę w tej grze, jakby twórcy chcieli, to mogliby robić całą wieczność jakiejś kontynuacji, nie? Bo te wieki, które są tworzone, one tak naprawdę, każdy może być inny i każdy może być zupełnie z inną cywilizacją i tak dalej. I tylko, no, kreatywność twórców tutaj ogranicza, co w tych wiekach może się być, mieścić i tak dalej. Ogólnie to bardzo, bardzo, bardzo fajna gra logiczna, która, już tak wspominałem gdzieś tam podczas serii, że ona jakby ma te zagadki logiczne, ale nie w taki sposób, że wy przechodzicie, rozwiązujecie jakąś zagadkę, idziecie dalej, rozwiązujecie kolejną zagadkę, idziecie dalej. Tylko wy tutaj, rozwiązując tę zagadkę, poznajecie jakby tą cywilizację, język tych Riveńczyków tak naprawdę i historię tak naprawdę, ich co tu się w ogóle wydarzyło w tym Rivenie, nie? Fajne było to poznawanie na przykład systemu liczbowego, całkiem zupełnie innego niż nasz. Chociaż tam w pewnym momencie dalej nie rozumiem, dlaczego na przykład 15 wyglądało tak, jak wyglądało. ale brute force'em tam udało się mi to rozkminić. Moi mili państwo, dajcie znać w komentarzu, jak wam w ogóle się widziała ta gra, czy ktoś z was grał
I mam jeszcze jakieś inne zakończenie, chociaż kurczę, no nie wiem, wydaje mi się, że zrobiliśmy wszystkie zakończenia. Taką zresztą mam nadzieję. Ale może ktoś może się pochwalić jakimś innym zakończeniem z was? Jak tak? Dajcie znać w komentarzu. Dajcie koniecznie znać też w komentarzu, jak wam się podobała giereczka. I jak wam się podobało, oczywiście zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, żeby nie przegapić jakichś kolejnych serii na moim kanale, bo już niedługo się szykują nowe premiery i nowe może zagadki, bo jest jedna pewna polska gra, która z zagadkami, tylko że bardziej w przyszłości. I być może zobaczymy sobie ją tak po Rivenie. Być może. A tymczasem dzięki, że byliście. Dzięki, że oglądaliście. Zostaw lajka, zostaw suba. Nie bądź tuba, zostaw suba. I do zobaczyska w kolejnych seriach. Nara.